Zaprezentujemy Wam ćwiczenie, którym będzie prostowanie przedramion przy użyciu drążka wyciągu dolnego, siedząc na ławeczce poziomym tyłem do wyciągu. Jest to ćwiczenie, które będzie angażowało mięśnie trójgłowy ramienia i wszystkie głowy będą tutaj angażowane równomiernie. Przyjmujemy pozycję. Łapiemy drążek wyciągu dolnego i siadamy tyłem do wyciągu. I zaczynamy od przyjęcia poprawnej pozycji. Całe stopy są przy podłożu. Klatka piersiowa wyeksponowana i bardzo ważnym elementem jest to, aby w całości wykonywania ruchu starać się mieć łokcie jak najbliżej głowy. Trzymamy zamkniętym chwytem drążek i mając poprawną pozycję wykonujemy dynamiczny ruch koncentryczny, następnie powolna faza ekscentryczna, przy której wykonujemy wdech. Najczęstszymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to wykonywanie niepełnych ruchów. I drugim błędem jest odwodzenie łokci na bok, z dala od głowy, co nie pozwala na zaangażowanie tricepsów do pracy. I teraz poprawne wykonanie ćwiczenia. Dobra pozycja, prawidłowe ustawienie łokci i pełen wyprost przedramion w końcowej fazie koncentrycznej. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, które izoluje mięśnie trójgłowe ramion.